21 lipca przypada wspomnienie świętego Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora kościoła. Juliusz Cezary Russo urodził się 22 lipca 1559 roku w Brindisi. Po śmierci ojca został przyjęty jako sierota do franciszkanów konwentualnych w Brindisi. Po ukończeniu tamtejszej szkoły i śmierci matki, jako 15-letni młodzieniec opuścił małe seminarium franciszkańskie i udał się do Wenecji, do stryja, który jako kapłan diecezjalny prowadził prywatną szkołę i opiekował się klerykami. W roku 1575 wstąpił do zakonu kapucynów, przyjmując imię zakonne Wawrzyniec. Po rocznym nowicjacie i złożeniu ślubów, przełożeni wysłali go na studia logiki i filozofii do Padwy, a potem na studia teologiczne do Wenecji. Wyświęcony w roku 1582 na kapłana, został mianowany profesorem teologii dla kleryków kapucyńskich w Wenecji. Równocześnie pogłębiał studia biblijne. Pragnąc zapoznać się z Pismem Świętym w języku oryginalnym, studiował języki hebrajski, aramejski, chaldejski i grecki. Zaledwie 4 lata po święceniach kapłańskich, w roku 1586, Wawrzyniec został mianowany gwardianem oraz mistrzem nowicjatu, a w 3 lata potem prowincjałem w Toskanii. Papież Klemens VIII w roku 1592 powołał go do Ferrere, aby tam nawracał Żydów. Wawrzyniec był tam niedługo, gdyż próba nawrócenia Żydów wobec ich oporu na niewiele się zdała. Kapituła prowincjalna wybrała go następnie przełożonym prowincji weneckiej. Kiedy miał zaledwie 37 lat, został wybrany drugim generalnym definitorem. 2 lata potem został prowincjałem w Szwajcarii. Założył klasztory kapucynów w Pradze, Wiedniu i w Gracu. Kiedy w roku 1601 wybuchła wojna z Turkami na Węgrzech, pełen niezwykłej odwagi z krzyżem w ręku, podobnie jak kiedyś święty Jan Kapistran, prowadził wojsko do zwycięskiej bitwy pod Białogrodem. W kolejnym roku na kapitule generalnej został wybrany przełożonym generalnym zakonu. Miał wówczas 43 lata. W ciągu kolejnych 3 lat przeszedł prawie całą Europę pieszo, wizytując klasztory, odbywając wszędzie kapituły, by usunąć nadużycia i zachęcić do obserwancji. W roku 1606 na prośbę cesarza niemieckiego, Rudolfa II, który był równocześnie władcą Austrii, Czech i Węgier, papież Paweł V wysłał Wawrzyńca do Czech dla nawrócenia tamtejszych husytów i protestantów. W kazaniach i w rozmowach prywatnych, jak i w publicznych dysputach bronił dzielnie wiary katolickiej, wykazując fałszywość sądów atakujących prawdy Boże. W kościele kapucyńskim w Pradze gromadziła się cała elita stolicy, by słuchać wytrawnego teologa i doskonałego mówcę. Rosła też liczba nawróceń. Na prośbę króla Hiszpanii Filipa III Wawrzyniec organizował koalicję państw chrześcijańskich pod dowództwem Hiszpanii, tzw. Ligę Świętą, skierowaną przeciwko Unii Protestanckiej. Papież wysłał go następnie jako swojego nieoficjalnego ambasadora do księcia Maksymiliana I. W roku 1613 zakon powierzył mu urząd generalnego definitora i wizytatora prowincji Piemontu i Ligurii. W tym samym też roku został wybrany na prowincjała Ligurii. Zmarł podczas misji dyplomatycznej w Lizbonie 22 lipca 1619 roku. Kiedy przy jego grobie zaczęły się dziać cuda, 4 lata po jego śmierci przełożony generalny zakonu rozpoczął proces kanoniczny, by go wynieść do chwały ołtarzy. Jednak dekrety, które wydał wówczas Urban VIII, skomplikowały sprawę tak dalece, że dopiero Pius VI dokonał jego beatyfikacji w roku 1783. Kanonizował go zaś papież Leon XIII w roku 1881. Wawrzyniec pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką i teologiczną. Wszystkie jego pisma zebrano aż w 15 tomach. Ze względu na nie święty papież Jan XXIII ogłosił w roku 1959 świętego Wawrzyńca doktorem Kościoła. Wśród nich wyróżniają się kazania, dzieła egzegetyczne i apologetyczne. Najcenniejszym z nich to Dzieje luteranizmu i jego teologia. Zajęty licznymi obowiązkami publicznymi, Wawrzyniec uczynił centrum swojego dnia mszę świętą.
wyrobił sobie u stolicy apostolskiej przywileje, że mógł ją odprawiać o dowolnej porze dnia. Odprawiał ją ponad godzinę, a często nawet 2 godziny. Zwykł by umawiać: msza święta jest moim niebem na ziemi. Często w czasie sprawowania najświętszej ofiary zalewał się łzami. Kiedy altretyzm i podagra nie pozwalały mu się poruszać, prosił, by go do ołtarza przynoszono. Święty Wawrzyniec jest patronem zakonu kapucynów. W ikonografii przedstawiany jest w brązowym habicie kapucyńskim. Jego atrybutami są obraz Matki Bożej, krucyfiks, księga, pióro, czaszka, lilia oraz anioł z koroną. Módlmy się. Boże, Ty dla chwały swojego imienia i zbawienia ludzi udzieliłeś świętemu Wawrzyńcowi prezbiterowi ducha rady i męstwa. Daj nam za jego wstawiennictwem w tym duchu poznawać, co należy czynić i wypełniać poznane zadania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.